Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mosz, trzecia część EKG. Witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu dr Andrzej Byrd, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich obecnie, wcześniej wiceminister spraw zagranicznych, dyplomata, negocjator, profesor Krzysztof Kalicki, Akademia Leona Koźmińskiego, był wiceminister finansów, prezes Deutsche Bank Polska, Jan Król, był wicemarszałek Sejmu, Rada Nadzorcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Proszę Państwa, bardzo dużo głosów na Facebooku w sprawie otwarcia zawodów. Joanna Kornas: nie, tak zwane otwieranie zawodów to demagogia, na którą często łapie się wiele osób. Trzeba walczyć z patologiami, to mi się podoba, walczyć z patologiami, a nie pozwolić, by byle kto wykonywał zawody, które wymagają kwalifikacji. Ludzie bez ukończonych kursów i zdanych egzaminów to nieraz oszuści. Doradcy prawni zastrzegający w umowach, pan profesor pokazuje na Jana Króla, żeby słuchał tego, co tu jest napisane. Zastrzegający w umowach, że mogą rozwiązać umowę za zgodą obu stron, jeśli zleceniobiorca, doradca wyrazi na to zgodę, czy pośrednicy nieruchomości bez licencji. Ostatnio nawet Sąd Najwyższy rozstrzygał problem braku lojalności i oszustwa ze strony takiej osoby. Otworzenie zawodów prawniczych doprowadziło do tego, że teraz w Warszawie wielu aplikantów radcowskich pracuje za darmo albo za mniej niż pensję minimalną. U notariuszy to już jest standard. Nowe miejsca pracy? Gratulacje. Za pensję typu za dużo by umrzeć, za mało by żyć. No taki komentarz, ale wcześniej także komentarz był do wypowiedzi pana ministra, ale to muszę jeszcze znaleźć. Pana ministra Kalickiego, panie prezesie, tu był do pana. No ale nie, za chwileczkę znajdę to. No dobrze, to jesteśmy teraz przy zdziwieniach, ale przed zdziwieniami informacja taka i chciałbym, żebyście spróbowali to skomentować. Banco Santander i belgijska grupa KBC porozumiały się w sprawie połączenia Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku, poinformowały banki we wspólnym komunikacie prasowym. Co do szczegółów, no już nie będę się zagłębiał. W sprawie 900 oddziałami i 3,5 milionami klientów indywidualnych połączony bank stanie się trzecim bankiem w Polsce pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów oraz zysków. Trzecim bankiem w Polsce. Tak, tego oczekiwał rynek. W zasadzie tak. O tym się mówi już mniej więcej od roku, że tak. Do takiej fuzji może dojść. No i chyba zostało ogłoszone to, czego oczekiwaliśmy. Hiszpański bank dosyć, powiedziałbym, odważnie i z wielką mocą wchodzi na rynek polski i konsoliduje sektor bankowy, przynajmniej jego część. Czyli oprócz dwóch, trzech banków, które są bankami wiodącymi, dojdzie jeszcze czwarty. No i być może powstanie coś w rodzaju oligopolu banków wiodących, ale na szczęście w Polsce mamy 48 innych banków komercyjnych, mamy banki spółdzielcze, mamy skoki i to wszystko powoduje, że wbrew temu, co się sądzi, no ten rynek nie jest zmonopolizowany, wprost przeciwnie, jest w ostrej konkurencji. I ja zapewniam pana marszałka Króla, że tutaj banki nie mogą się zmówić w żadnej sprawie, chociaż on czasami tak sugeruje, że banki są wszystkiemu winne. Ale ja tego nie powiedziałem na antenie. Powiedziałem wcześniej panu profesorowi, że banki ponoszą główną odpowiedzialność zasadniczą za złe kredyty, które udzielały. A pan prezes chciałby, żeby tą podstawową odpowiedzialność brali biorcy kredytów. Koniec. Notabene na fazie tej dyskusji o licencjonowaniu udzielały te kredyty osoby z pełnym przygotowaniem. Dokładnie. Z drugimi certyfikatami. Z drugiej strony brali kredyty i pan marszałek sam powiedział, że jeżeli pożyczę od rodziny, to oddaję. Nie, a jak przepraszam, od banku, to nie? Jeżeli mam, natomiast jeżeli banki dysponują pieniędzmi depozytariuszy, czyli naszymi pieniędzmi, deponentów, to powinny ze szczególną starannością udzielać kredytów. Ja myślę, że po pierwsze faza konsolidacji jest naturalnym elementem rozwoju rynku, w tym również bankowego, w czasach kryzysowych, więc to jest, powiedziałbym, nihil novi sub sole. To zaś, o czym była mowa przed chwilą, czy banki, czy ci, którzy pieniądze w nich deponują, jak się mają zachowywać. Ja myślę, że to jest też takie memento dla zwykłych nas, tych, którzy oszczędzają w bankach, że będziemy bardziej się im czy lepiej przypatrywać, inaczej będziemy swoje własne portfele przeglądać i starać się racjonalniej brać kredyty, niezależnie od tego, ile rekomendacji Komisja Nadzoru Bankowego wyda. Rozsądek w każdym działaniu jest potrzebny,
a mnożony przez miliony ludzi czyni z kraju kraj solidny, albo bardziej wiarygodny, albo mniej. Ja myślę, że nasza bankowość jest w zupełnie dobrej sytuacji, biorąc pod uwagę, że ostatnio przyszła informacja o tym, że dwa banki zaciągnęły, sprzedały swoje obligacje, zaciągnęły zobowiązania, podwyższając te kapitały tak zwanego drugiego poziomu, no to widać, że rynek ufa bankom i że inwestorzy chcą inwestować w instrumenty emitowane przez te banki. EKG. I jeszcze w sprawie deregulacji, proszę Państwa, rynku zawodów. Magdalena Pityńska. Może dyskusja nie powinna się skupiać na pytaniu, czy deregulować, ale jaki chcemy mieć efekt końcowy? Chcemy wziąć na siebie ryzyko straty finansowej, przegrania sprawy w sądzie, wycięcia wątroby zamiast nerki, czy zatrucia w knajpie? Czy chcemy, żeby ktoś, państwo, cech danego rzemiosła zaopiekowało się nami? Ja przypomnę, że w Szwecji jest 91 zawodów regulowanych, czy dostęp do tych zawodów jest regulowany. W Polsce 380, także... Ale ja ciągle wskazuję na to, że być może są systemy, tego nie wiem dokładnie, ale w wielu krajach tak jest, systemy kształcenia i wymogów kwalifikacyjnych zawodowych, a nie formalnego licencjonowania. I ja bym zwracał uwagę na to, że całe życie wszyscy musimy kształcić się. Ale przepraszam bardzo, panie prezydencie, czy u nas prawdopodobnie nie lekarza zatrudni dyrektor szpitala na koordynatora? Ale jeżeli lekarz pozostanie tylko z dyplomem i nie będzie rozwijał swoich umiejętności, to wytnie właśnie prawą zamiast lewej. Bo to się też czasami zdarzało, chociaż to były oczywiście sytuacje ekstremalne. Ja myślę, że pewnie dyskusja przebiegałaby nieco inaczej, gdybyśmy znali pełen zestaw tych wszystkich profesji, które mają być wyluzowane, oraz o czym była mowa, jakie faktycznie te ich rzemieślnicze, że tak powiem, umiejętności zawodowe branżowe kwalifikacje są wymagane. No będziemy w sobotę się dowiemy. Będziemy wracać jeszcze, proszę Państwa, do tego tematu. Z pewnością w sobotę się tego dowiemy. W poniedziałek podyskutujemy ponownie na ten temat, bo to jest bardzo, bardzo interesujące. EKG. Co mnie dziwi, to mnie dziwi, kto zaczyna. Najpierw powiem, co mnie nie dziwi. Nie dziwią mnie pęknięcia poprzeczne na nowo oddawanych autostradach. A dlaczego mnie nie dziwią? Jeżeli robią to amatorzy, jeżeli mamy to polskie dziadostwo, to po prostu już się z tego powodu czyli nie słabi dziwi. Zawodowo. Słabi zawodowo, bo to są rzeczy profesjonalne. Nie licencjonowani, a słabi zawodowo. Nie, no nie, no licencjonowani. Licencjonowani, tam są inżynierowie, którzy mają... Ale nie, ale panie marszałku, no proszę, no bo troszkę no pan... Nie, no dobrze, ale to trochę pan uprosił. A dlaczego? No trochę pan uprosił, to jest kwestia materiału. Jest to skandal, o tym mówiliśmy tu wielokrotnie. Tych skandali mamy... Oczekujemy na wyjaśnienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, kto ponosi za to odpowiedzialność. Super. Tylko o tych rzeczach wszystkich trzeba wcześniej wiedzieć i zabezpieczać no, się. No na razie z informacji prasowych wiemy, że użyto niewłaściwego, niewłaściwego asfaltu, że zbyt twardego jak na nasze warunki atmosferyczne. Pan buduje dom i panu by nie dosypali cementu do zaprawy, to by pan nie reagował? No reagowałby pan. Nawet by pan nie wiedział. No nie, ale ma pan pamiętacie państwo, kiedy oddano północną obwodnicę Warszawy, tą, która z Konotopi idzie na północ i w dniu otwarcia pojawiły się w internecie seria chyba 400 iluś zdjęć, usterek, które warszawiacy porobili na tej trasie, którą faktycznie no ktoś był odebrał. Tutaj mnie ta taka gierkowszczyzna u nas za dużo się jej pojawia, prawda? Nie wiem, rozwijany na szczęście nie doszło tego meczu dywan, trawę, boiska, prawda, stadionowego w przeddzień meczu, przy 20-stopniowym mrozie. Te otwierane właśnie autostrady przecinane, a potem okazuje się... Bez względu na system okazuje się, że działamy podobnie. Ale co mnie dziwi? No dziwi mnie sytuacja, troszkę tak a propos mediów również, bo nie mówię o opozycji, kiedy w poprzedniej kadencji myśmy też utyskiwali na brak takich fundamentalnych reform ze strony rządu, no to słusznie takie stanowisko było zajmowane również przez media. Teraz, gdy te reformy premier chce uruchomić, no jest taki lament, prawda? Również ze strony mediów, że jednak premier decyduje się na reformę. Ale gdzie pan ten lament? Nie ma lamentu. Nie. Koncepcji. No dobrze, na koncepcji. No ale ta koncepcja jest, te koncepcje są bardzo trudne. Ale kto lamentuje? Czytam to w mediach, słucham to w mediach, prawda? Że bez przerwy jest niezadowolenie mediów z powodu tego, że jednak te 67 lat
jako wiek emerytalny pojawiło się. Ale wręcz przeciwnie, się wydaje, że dosyć gremialne poparcie mediów jest dla tego rozwiązania. Media bardzo popierają. Może cytują, wie pan, a może media cytują tych, którzy są niezadowoleni. Cytują różne opinie różne różnych polityków. Moim zdaniem narracja, czy prezentowanie rozmaitych spraw konfliktowych, które życie przynosi, to jest wszędzie, zdarza się, ma troszeczkę taki układ. Najpierw podajemy pomysł i pokazujemy ich dobre strony, potem wysłuchujemy oponentów, ale rzadko kiedy znajduje się takie, bym powiedział, pryncypialne zajęcie stanowiska. Konsens. Stanowiska przez tego, który referuje. On mówi, ja nie jestem od zajmowania stanowiska, ja mam tylko przedstawić punkty widzenia. Tylko czasami jest tak, że przedstawia punkt widzenia jeden elegancko, drugi zaś wyciąga się jakiś, przepraszam za określenie, bzdet. Nie opowiada się po żadnej ze stron takiej. No więc właśnie. A jednak myślę, że obowiązek takiej mikroedukacji jednak na mediach też tkwi, bo one też są specjalistami w swojej dziedzinie. Tam również są skumulowane kompetencje, które mogłyby rozświetlić obraz. Oczywiście subiektywnie, no bo on zajmuje jakieś stanowisko. Ale tak, ja się nie opowiadam za tym, bądź za tym. Zajmuje stanowisko, tak. Ale nigdy nie stawia kropki nad nim. No więc tak. Cytuje oponentów, ale nie mówi, że jest przeciwko temu. Tak. EKG. Co tak, panie? Jestem z Poznania, więc mogę powiedzieć. Była debata w Warszawie o tym, żeby taksówki wprowadzić w jednym kolorze. Tak. No i w Krakowie była taka. W Krakowie też. Krakowie. Tak. No i wybuchło się, okazuje, że trzeba zmienić ustawodawstwo odrobinę, ale generalnie są prawa nabyte, bo jeśli ktoś kupił taksówkę żółtą, a chcą, żeby była niebieska, no to musieliby zrzucić, kto to zapłaci i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że pejzaż miast, jak on wygląda, wszyscy wiemy. Każdy mógłby tam wskazać, jakie rzeczy są nie tak, jak być powinny. Zależy też w znacznej mierze od tego, co po nich jeździ. Wszyscy, kim się podobają żółte taksówki w Nowym Jorku, ale jak przychodzi na przykład uzgodnienia taksówki, nie wiem, brązowej, powiedzmy w Warszawie, to się zaczyna krzyk. W Krakowie także. Czy w Krakowie? No mnie też, powiem szczerze, no ale z drugiej strony mówiliśmy za zniesieniem licencji, tak dalej, za deregulacją, aczkolwiek tutaj na Facebooku muszę państwu powiedzieć, że większość głosów, jak tak zaglądam, no jest przeciwna temu, jest za tym, żeby jednak zdawać egzaminy, żeby zdawać egzaminy, żeby zdobywać licencję i tak dalej. Ludzie mają złe doświadczenie z brakiem profesjonalizmu, ale nawet u tych licencjonowanych. Tylko takiego rozporządzenia, o którym pan mówi, czy zarządzenia, czy decyzji samorządu, no, czy taka decyzja samorządu nie powinna dotyczyć tych już taksówek, które jeżdżą, prawda? Taki wymóg powinien być postawiony wobec tych, którzy zmieniają na przykład proste samochody. Rozwiązanie. Można, tak jak Niemcy często robią, i to trzeba brać ich na wzór. Oni patrzą z dłuższą perspektywą. Na przykład mówią, w roku 2020 musi być X samochodów, udział samochodów elektrycznych. I wszystkie firmy muszą się przestawić na to z długą perspektywą, żeby przejść na samochody elektryczne. Dlaczego u nas nie można powiedzieć, że za 10 lat muszą być taksówki? Panie prezesie, nie. Wprowadza się usta, że kto kupuje nową taksówkę od przyszłego roku, ma być w kolorze X. Tak. A tamci, jak będą mieli wypadek i będą musieli ją przemalować, to przemalują na kolor ten już nowy. Na przykład, i tym sposobem za 5 lat się wszystkie zamienią. EKG. Krzysztof Kalicki. No, mógłbym powiedzieć, że nie dziwi mnie to, co się stało z torem kolarskim w Pruszkowie, ponieważ zbankrutowany Związek Kolarstwa zamówił obiekt za 100 milionów złotych. Piękny tor kolarski. Tak, piękny tor kolarski i nie wiadomo, co z nim zrobić. I teraz się okazuje, że jest niewykorzystywany, że nie ma przychodów, że zleceniodawca inwestujący nie miał na to środków. Jestem przekonany, że państwo będzie musiało znowu wysupłać pieniądze na to, żeby ratować. Kto podjął taką decyzję? Dlaczego? Jakie były założenia tej kalkulacji? Nikt nie wraca chyba do takich pytań. Ale idąc tym wątkiem, pamiętacie państwo, przed 2-3 tygodniami pisano o budynkach term, których nabudowano w Polsce bardzo dużo, tylko jedna jest dochodowa. Smańskie term. Nie, Smańskie tylko we Wrocławiu. We Wrocławiu. Białka Tatrzańska. Wycofam się, to znajdziemy parę, ale większość jest niedochodowa. Więc pokazuje to jakże często, że inwestycje, które są podbechtywane ego lokalnych władz,
czy nie tylko tak, samorządowych, to jest również polityka. Branżowych, ale czy sportowych. Panie prezesie, ja tu mam pewną, tworzą białe giganty, które potem nie można udźwignąć. Pewną uwagę, ja miałem przyjemność panie marszałku, kończymy. Maltańskie widzieć. To są ładne termy. I tak, natomiast są pewne inwestycje, które, że tak powiem, wypełniają pewne potrzeby publiczne. I one powinny być dofinansowane z pieniędzy publicznych. A skąd? Z pieniędzy samorządów. A jeżeli nie ma tych pieniędzy, no to nie budować. Krzysztof Kalicki. Ale to ciekawe, prawda? Dziękuję bardzo. To wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję moim gościom, którymi byli dr Andrzej Byrd, profesor Krzysztof Kalicki, Jan Król, ja się nazywam Tadeusz Morz.